Siema, z tej strony prezes kanału Mistak TV. Drodzy widzowie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj podejmę się rozkręcenia w celu wyczyszczenia laptopa Lenovo B590. Trzeba też podkreślić, że rozkręcam laptopa pierwszy raz w życiu, więc może być ciekawie. No ja jeszcze nie wiem, ale zaraz się dowiemy, co się może stać, więc zapraszam do oglądania. Chyba przywalę ci. Oddawaj gibona, ha, ha. 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 Oddawaj gibona. Oddawaj gibona, ha, ha. Oddawaj gibona, ha, ha. Oddawaj go. Żoman przyciąga, ile to potrwa? Minie dziesiąta godzina od jointa. Mordzia, mordzia, dawaj, dawaj. Każdy chciałby się nas bawać. Każdy tutaj kocha Marię. Weź nie pierdol, mordzia palże. Czekam jak na gwiazdkę z nieba. Daj mi trochę świętego drzewa. Wokół tylko blade twarze. A ja kurwa wciąż nie smażę. Już go widzę, już się zbliża. Palę, bucha i odpływam. Zaraz będę jak roślina. Taka faska być powinna. To nie akcja policyjna. B24 dostali dywa. Gibona, ha, ha. Dostałem gibona, ha, ha. Dostałem gibona, ha, ha. Dostałem gibona, ha, ha. Oddałem gibona, ha, ha. Oddałem gibona, ha, ha. Oddałem gibona. Oddałem gibona, ha, ha, oddałem go. Thank you.
Nadeszła wiekopomna chwila. Wszystko jest podpięte. Aha. Kurwa, jakieś piknięcia są, to nie jest nic. Więc moi drodzy, przeanalizowałem tutaj sobie te piknięcia, że to jest 1, 3, 3, 1, no bo ja tam nie umiem tego policzyć. No i wychodzi co? Że to jest coś z pamięcią RAM, więc ją wyjąłem. Co ciekawe, wcześniej w ogóle nie wyjmowałem. I okazuje się, że tam jakiś okruszek był i on prawdopodobnie kilka okruszków wleciało i one prawdopodobnie przeszkadzały w działaniu tej pamięci. Jeszcze tam sprawdzę, czy do tego coś tam nie wpadło w te moduły. O, to jest coś jeszcze. Przedmucham je jeszcze. Dobra, moi drodzy, ja do was wracam. No nie nagrywałem, ogółem, bo już się wkurwiłem na to. Nie wiem, czy wam wtedy już pokazywałem, ale po przepięciu już w drugi port pamięci RAM musiałem trochę procesor dokręcić tutaj, bo on był dotąd dokręcony, ale mi coś tam strzelało, jak już chciałem dalej, więc się bałem, ale to o to chodziło, że mi tapeciak strzelał, a nie to, więc dokręciłem tutaj już śrubokrętem, tak jak powinno być, no i odpalał, ale normalnie ładował się już system Windows T10 i psot wywalało, więc no oczywiście wiadomo, czego to była wina dysku i dysk. No próbowałem coś już robić na samym laptopie, ten dysk diagnozować przez system. No ale dałem sobie spokój, dysk teraz jest diagnozowany przez HDTune'a u mnie. Niestety idzie to powoli, no bo miejscami normalnie idzie 114, ale miejscami spada do kilkunastu, nawet kilku megabajtów na sekundę. Więc moi drodzy, trochę się wkurzyłem wówczas, bo mi normalnie w ogóle nie działał ten. Komputer mi w ogóle... To znaczy laptop mi w ogóle nie działał, się naprawdę zdenerwowałem. Już sobie nawet odpuściłem trochę. Ale tam coś mi system w moim głównym komputerze ten dysk naprawił i OS się odpalił. I touchpad też działa normalnie. A coś tutaj się z tą taśmą stało, ale już działa normalnie, nie tylko... Feels like it's all too open. Feels like I'm next to nothing. Feels like I'm next to nothing. Figurines move in motion. You tell me to fix my problems. You tell me to fix my problems. To the sky, forget where your loyalties lie. Caught in the crossfire, a twisted paradise. Just smile and fall. Forget what you sacrificed. It's not how we're hardwired. I'm done with paradise. Więc moi drodzy, oddawajcie mi gibona, no znaczy zostawcie łapkę w górę, tyle poświęceń. Prawie laptopa rozjebałem, więc należy się. Myślę na pewno, że się należy.
Więc zostawcie też suba dla niego, wbijajcie na naszego Discorda mordy, napiszcie jakiś komentarz w miarę pozytywny. No, nie musi być jakiś super pozytywny, bo ja nie chcę waszych pochwał. I oczywiście...